Trzeci wiosenny Agrofestyn odbył się dziś w Centrum Kształcenia Rolniczego w Suwałkach. Były wystawy rękodzieła i produktów regionalnych, maszyn i ciągników rolniczych, kolektorów słonecznych, przydomowych oczyszczalni ścieków i architektury ogrodowej. Każdy mógł też zapoznać się z ofertą edukacyjną szkoły. Agrofestyn to okazja do pokazania naszej placówki. Dzień, w którym każdy może zwiedzić szkołę, mówi Władysław Renowicki, dyrektor CKR-u. Wystawcy, producenci rolni, czy to krzewów, czy to kwiatów, czy powiedzmy sobie rękodzieła, jak gdyby pokazują, czym się zajmują i tak na co dzień miasto być może nie ma takiej możliwości, takiego przeglądu sytuacji, a tutaj jest to właśnie zderzenie i akurat spotykają się rodziny, jest piękna pogoda, zielono, trawka, gdzie można sobie pospacerować, się zrelaksować i poznać przy okazji nasz piękny obiekt naszego zespołu, który świadczy, powiedzmy sobie, usługi w zakresie edukacji też na rzecz środowiska agrobiznesu, czy też, powiedzmy sobie, środowiska Suwalszczyzny.